Wszystko wskazuje na to, że w play-offie pojedziemy albo z Univaxem, albo z Forbazem. To by pan sobie życzył. Panie Robercie, to co żeśmy wcześniej rozmawiali, ja nie mam takiej sytuacji, że moje życzenie chcę, żeby się spełniło. To jest fajna taka zabawa dla kibiców, bo na pewno jedna i druga drużyna ma problemy. Ale prawda jest taka, że w przypadku Unibaxu jest to drużyna no, bardzo dużej niewiadomej i moje takie przekonania odpowiadają zeszłoroczne niejako sezonowi, gdzie też w rundzie zasadniczej no, przytrafiły im się dotkliwe porażki, a zabrudnieni. Ja sądzę, że idą na układ taki taktyczny i chcą wszystkie siły skumulować na to, żeby maksymalnie być sprężonym, maksymalnie być przygotowanym. Mało ryzykują w tej rundzie zasadniczej. Oni i maksymalnie być przygotowany na play-offy, bo praktycznie nikt nie rozlicza drużyny i zespołu, że znakomicie jechała była w czubie tabeli po rundzie zasadniczej, bo decyduje się wszystko wtedy, kiedy zostaje pierwsza szóstka i kiedy się wskakuje do pierwszej czwórki. I to jest decydujące wtedy w rozgrywce. Sądzę, że w przypadku drużyny Unibaxu taki scenariusz. A w przypadku drużyny Falubazu mają swoje problemy, ja tego nie komentuję. I też patrzę, jeżeli drużyna będzie, kiedy złożymy wszystkie najlepsze układy, ale to jest idealny, można powiedzieć, taki model układu biegów moich zawodników, tych najlepszych, to chciałbym, żeby z tych najlepszych biegów, no, co pokazali na tle wszystkich rywali, gdzie jeździliśmy tutaj na wyjeździe i u siebie, żeby pojechać na takim poziomie 80-85%, to wtedy jestem spokojny, że będziemy w pierwszej czwórce. Panie trenerze, ale zgodzi się pan, że właśnie ten sezon i zachowanie się, i wypowiedzi działaczy, choćby Forbazu, czy nawet Unibaxu na swój sposób zachowania, powoduje, że ten regulamin trzeba jest natychmiast zmienić obecnie. No bo jeżeli już działacze, zawodnicy mówią, a właściwie play-off się tylko liczy, to nie dziwmy się, że kibice nie są przebyć na stadionie. Jak mówią, jak imię zależy, no to nam się bawi. Panie Robercie, rozmawialiśmy oficjalnie, rozmawialiśmy już wielokrotnie w kuluarach, wypalając kilkanaście papierosów. Pytanie jest zasadnicze. Czy pod wpływem mediów, nacisku mediów i takim, można powiedzieć, merytorycznie uzasadnianych komentarzy szefowie Ekstraligi, bo to wiadomo, że Ekstraligę nie tworzą trenerzy czy mechanicy, ale tworzą, jest to układ. Na pewno inspirują każdy klub, no, jeżeli konsultujemy pewne zmiany, no to w przypadku naszego klubu, Stali Wrocław, że te konsultacje zawsze odbywają się, jeżeli na szczeblu naszym wewnętrznym i z tym wychodzimy na spotkanie, pan prezes Władysław czy członek zarządu delegowany na posiedzenie Ekstraligi, wychodzimy z takimi przemyśleniami, które są kwintesencją naszych przemyśleń, naszych rozważań, w kontekście nie tylko naszego interesu, naszego klubu, ale w kontekście interesu przede wszystkim sportu ludowego w Polsce. I to, co pan powiedział, tego, co jest najważniejsze, że to jest Ekstraliga, znakomite mecze, znakomite oprawy, znakomite budżety, ale musi być rywalizacja od początku do końca, a nie kalkulowanie. A na dzień dzisiejszy mówi się o kalkulowaniu średniomeczowym, a praktycznie rozgrywki, które przy końcu równy zasadniczej są taką, można powiedzieć, grą kalkulowaną, prawda? Jazdą kalkulowaną. Jedna prosta rzecz, trzeci mecz. Wyszegrący każdy walczy. To było w pierwszej lidze. Jeszcze mam takie pytanie, bo wypadek Nikiego Pedersena zwrócił mi uwagę na jedną rzecz. Gdyby teoretycznie, ale na szczęście nie był to poważny wypadek, na tyle, żebyśmy się bali, że nie mogę w play-offach pojechać. Ale gdyby teoretycznie nie mógł w play-offach pojechać, to wychodzi z regulaminu, że zastępstwa nie można by było dla niego robić. No to już się w ogóle jakoś paranoja do przeproszenia. Jeżeli się tylko liczą trzy ostatnie mecze, to się jedynie nie zastępstwo robić. No taka sytuacja dopadła również drużyny po Niebytku, że jest Sejfudinowe, prawda? I to jest też rzecz, która wymaga, no, sądzę, nie tylko przemyśleń, ale przemyślenia na scenariusze same i błyskawiczne reakcje. Ale sądzę, że w tym układzie to, co cały czas mówię i cały czas
Życzę sobie, żeby drużyna jechała dobrze, zdecydowanie z determinacją ku uciesze i mediów i kibiców, że walczy, że nie odpuszcza. Ale żeby było ten nagminne szczęście, że nie było upadku i nie było kolizji, a w konsekwencji, żeby nie było kontuzji. Mam jeszcze jedną rzecz. Zbyszek Sudecki na przykład. Dlaczego nie może zmienić układ klubowy w trakcie sezonu, skoro już tutaj dla Stali nie może jechać? Najprawdopodobniej nie pojedzie. Czy nie można by wprowadzić, żeby w trakcie sezonu zawodnik, mimo że już wystartował, mógł zmienić klub? No to dla tego zawodnika. Chociaż w innej lidze. W każdej dyscyplinie sportu to jest. Tylko nie w żużlu. Taki Zbyszek chciał walczyć o miejsce w składzie. Chwała mu za to, że jest ambitny, ale... Życie realia są bezwzględne, no i w tej wypadku musicie pana rozumieć, jakby to był może inny przeciwnik, to mógłby sobie pozwolić na takie czy inne roszady, ale też jest potrzebna nawet w tej sytuacji sprawdzenie się, jak drużyna pojedzie tym elementem praktycznie, jakim jest ZZ. Nie chodzi w tej chwili do ciebie, tylko chodzi o sytuację Zbyszka Sobeckiego, który mógłby startować, nie wiem, czy w Poznaniu, czy w Krośnie, czy w Rawiczu, czy gdziekolwiek indziej, ale po prostu w tej chwili nie może być regulamin zabrać. Albo Miśko. Ja sądzę, że Zbyszek dostał tyle szans, bo i w meczu ten, który był w Toruniu i tutaj w miejscu Częstochowa i później jeszcze dałem mu szansę taką, gdzie nie chcę tutaj się usprawiedliwiać, gdzie był półfinał par i też chciałem mieć maksymalnie sprawdzonego Zbyszka, no tam była kompromitacja na tle tych wszystkich, bo praktycznie, no, jeżeli by Zbyszek pojechał na tym poziomie, do którego aspiruje, no to mógł być kolejny finał dla nas, prawda, kiedy chodziły te drużyny. Pamiętajcie, powiedział pan, że to najtrudniejszy mecz, no ale nie pan wyjaśnił, dlaczego. Znaczy, wiadomo, że drugie miejsce tak. Mamy, znaczy nie będziemy mieli gorszego jak drugiego miejsca. Panie Robercie, chodzi mi o jedną rzecz, że chciałbym ten najtrudniejszy mecz, że teraz, bo kiedy nie ma nikiego, jego można powiedzieć siły, jego można powiedzieć determinację muszą podjąć i to się rozłoży na innych zawodników, a przede wszystkim na Dawida Ruda i Mateja Zagara. David Rud przy tej koncepcji, którą jasno powiedziałem, że nie będę się boił w żadne kalkulowane rzeczy, że będę czekał tam jeszcze z jednym zerem, aż mi ktoś przymierzy, będzie sprawdzał. Był innym Rudem w Bydgoszczy, bo widział, co się działo tutaj na meczu z Uniwersytetem, że pierwsze 0, niejaka jazda, bo to niejaka była jazda i wskakuje zawodnik. A tam od pierwszego wieku sami widzieliście panowie, że Rud tym był, który normalnie gry z tym to, gdzie też popełnił dwa błędy taktyczne w ostatnim nominowanym i Dziewiuski i w tym wieku chyba 11, gdzie z Gapą no, przeżyli. I to przede wszystkim z Dawida układ, kiedy jechali na 5-1. I tu druga sprawa, niech jeszcze raz w tej sytuacji, czy Rud w innych, tak się kształtuje, no można powiedzieć, potencjał i siłę zawodnika, że on część weźmie na siebie odpowiedzialności, po schedzie Poniki Petersen, ale też i Matej, który też jest na dzień dzisiejszy osobowościowo, nazywa się Matej Zagar, ale jest też osobowościowo innym zawodnikiem, bo faktycznie kiedy spędza więcej czasu w Gorzowie, to nie ma zmarnowanego żadnego dnia. Wczoraj przed wiernym, dzisiaj rano wyjeżdżał do Anglii. Wczoraj jechaliśmy na MZMP, Matej był na krosie w poniedziałek, był na krosie we wtorek, przy tym upale. On wie, co jest mu potrzebne.